całość wygląda kozak. Ja już testowałem parę takich tańszych gimbali. To, że nie zasłania ekranu, można faktycznie uruchomić, można zmieniać ustawienia, to jest fajne w nim też. Już testowałem parę takich tańszych gimbali do GoPro i ten uważam, że jest jednym z ciekawszych, dlatego że iSteady to już jest wersja czwórka, prawda? Ta trzecia była dużo słabsza, ta wygląda tutaj dość przyzwoicie. Nawet nie wiem, ile to kosztuje, to cudo. A jeżeli chcecie na przykład regułę 180 stopni uzyskać przy filmowaniu, może się okazać, że HyperSmooth Move działa średnio. Wtedy faktycznie stabilizacja mechaniczna może jeszcze pomóc. Nagrywam to dziesiątką. W tej chwili mamy 4K w 25 FL. Jest to boost, czyli mam stabilizację jedną i drugą, ale już widzę, że trochę wychodzę z kadru. Zobaczmy sobie, jakby to popracowało. Czy jest sens stosowania gimbala do takiej kamery jak Hero 10, która ma już super stabilizację. Możemy ją też wyłączyć, możemy zastosować Real Steady, czyli nie tylko HyperSmooth czy Boost, ale też sobie zrobić stabilizację w postprodukcji. To w takim razie po co jeszcze gimbal byłby potrzebny do tego całego towarzystwa? Ja znajduję może 3 albo 4 powody. Fajnie byłoby go przymocować do auta i pojechać nim gdzieś. Wtedy byśmy widzieli, jak mocne są te silniki, jak on stabilizuje podczas jazdy i czy ten gimbal faktycznie jest dobrze wykonany. No i teraz jest wyłączona i mam wrażenie, że pole widzenia jest zdecydowanie szersze. Czyli faktycznie pierwszy powód, jaki moglibyśmy zastosować, to jest to, że nie ma tego czynnika kropu, czyli nie ma kadrowania przy stabilizacji. To, co widzę już na gimbalu, to jest jedna rzecz, a mianowicie mi się trochę rozjeżdża. Jak chcę iść nieco zygzakiem albo skręcić, wychodzę z kadru, więc na tym trzeba panować. Są 4 tryby, których jeszcze sam nie opanowałem, ale mamy tryby, które pozwalają na blokowanie poszczególnych osi. Więc na pewno pierwszy powód, dla którego można zastosować gimbal, to jest fakt, że mamy szersze pole widzenia. Jak wyciągnę, to faktycznie możesz zobaczyć nawet, w jakich spodniach dzisiaj jestem i nawet moje ramię jest widoczne. Jeżeli chodzi o sterowanie, to bardzo ładnie to wygląda. Można przełączyć tryby faktycznie i zablokować sobie poszczególne osie. I to działa dość ładnie. Można też nakręcić sobie panoramę, tylko jest dość szybki. Mam wrażenie, że dałoby radę w aplikacji zasterować nim delikatnie, jeżeli chodzi o pan. Drugi powód, dla którego można by wziąć pod uwagę zastosowanie gimbala do GoPro, nagrywanie w kiepskich warunkach oświetleniowych. Stabilizacja HyperSmooth nie daje rady, jak już jest ciemno. Ostatnio byliśmy w pałacu i tam w sumie było mało światła, ale to nie znaczy, że nie było wcale. I już widziałem, że w ogóle ujęcia nie były stabilizowane, więc gimbal, niezależnie od tego, ile masz światła, on ci da radę. Trzeba wybrać tylko dobrą jednostkę, bo nie każde się dobrze spisują razem z kamerami sportowymi. I to jest już 4. generacja. Oni, słuchaj, co zrobili? Poprzednia generacja, 3, ja widziałem recenzję dzisiaj, specjalnie oglądałem, była ciężka przede wszystkim i kiepsko się zakładało. Tutaj zakłada się mega szybko, nie zasłania ekranu i pod tym względem jest lepiej. Jedyne, co przeszkadza, czy jest trochę dokuczliwe, to fakt, że nie możesz założyć media mode i też zewnętrznego mikrofonu, bo ja zwykle stosuję taki zestaw, że do 10 dla vlogów zakładam sobie właśnie ramkę media mode i zewnętrzny mikrofon. Ja używam Rode, tego prostego Rode Video Micro, który mi się super spisuje, chyba że jest wiatr i wtedy wiatr wpycha w kadr, a mikrofon zewnętrzny. Tak jak teraz. Trigger 2 razy. Przełącznik trybu jest, nie? Zobaczmy, jak wygląda obrót. No, obraca nam się tym, nie? Nie wiem, czy bym tego kiedykolwiek używał, ale jest coś takiego też. Wracamy do punktu wyjścia. Fajny jest ten przełącznik właśnie trybu, to mi się podoba w nim. Stabilizowanie nie tylko mechaniczne, ale też włączyłem boost. Jestem ciekawy, jak wyglądają te relacje, jeżeli chodzi o kadr. Cały czas trzymam tak samo, jak zobaczysz, to jest wysięg mojego ramienia, mniej więcej tak. Więc tu mamy kolejną konfrontację. To, o czym pomyślałem jeszcze, jeżeli byśmy chcieli na siłę znaleźć warunki do zakupu, czy argumenty do zakupu, albo też sprzedaży przez firmę gimbala GoPro, to na pewno zapas tego akumulatora, nie? Zapas energii, bo tutaj mamy faktycznie dość pokaźny ten akumulator. On wystarcza na 12 godzin
pracy i pod tym względem jest fajny, że można z niego podczerpać sobie też, podładować GoPro. Także rewelacja i to faktycznie gra. Myślę, że to jest niezły pomysł pod tym kątem, jeżeli na przykład wybieramy się gdzieś na dłuższą wycieczkę. Nie jest na tyle ciężki, ta wersja czwarta już jest lżejsza. Nie jest taka ciężka, żeby nam to bardzo dokuczało. Ulala, słuchaj, najszersze pole widzenia, jakie byłem w stanie zrobić, to jest super view, jest naprawdę dość szeroko. Jestem cały czas na wysięgu ramienia, zresztą widać. I tutaj stabilizacja mechaniczna pozwala nam naprawdę pokazać dużo, pomimo że jestem ciągle blisko obiektywu. Natomiast pytanie, czy my potrzebujemy takiego ujęcia, bo widzę, że w kadrze jestem nie tylko ja cały, ale też jest połowa tego gimbala. Spróbujmy się troszeczkę obniżyć w takim razie. Czy jestem w stanie wyjść, tak? No może tak. Pytanie, czy pole widzenia pod vlogi nie jest za szerokie już w tym momencie, bo widać całe moje ramię, rękę i to chyba nie o to chodzi, nie? Ale to jest najszerszy kadr, jaki jesteśmy w stanie uzyskać przy stabilizacji mechanicznej z GoPro przy SuperView 4K w 25. Tak to wygląda, a jestem stosunkowo blisko, bo obiektyw jest na dokładnie długość mojego ramienia. Teraz patrząc, jak jest ten gimbal dostarczany, bardzo ładne pudełko, faktycznie świetnie opisane. Z tyłu mamy tutaj jego funkcjonalność, główne cechy, jest też link do aplikacji, a także zakres dostawy plus adresy e-mail do customer service. Jeżeli chodzi o etui na niego, mamy tutaj też dodatkowo kable plus mały statyw i instrukcje obsługi. Wygląda to bardzo profesjonalnie. I to, o czym warto wspomnieć, to jest na pewno mocowanie kamery na gimbalu, a mianowicie odbywa się to mega szybko, bez żadnego kręcenia. Faktycznie dostosujemy sobie tylko szerokość kamery i zaciska nam się ta obejma już bezpośrednio. GoPro jest gotowe do nagrywania, także wygląda to mega fajnie i nie trzeba niczym kręcić, tak jak na przykład w przypadku wersji trzeciej, gdzie mieliśmy dwie śruby nastawne. Tutaj jest to dużo sprawniej zrobione. No i teraz rodzi się pytanie, co zrobić z tym gimbalem po nagraniu tego odcinka? Czy go wystawić na Elixie, czy może Wam sprezentować w jakimś konkursie na 20 tysięcy subskrypcji? Napiszcie w komentarzu. Jak będą fajne komentarze, to zrobimy jakiś ciekawy konkurs w sobotę podczas najbliższej latającej kawki, bo już powinno się wtedy dozbierać 20 tysięcy subskrypcji na tym kanale. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o zastosowaniu tego gimbala. Nie wspomniałem jeszcze o jego zaletach, tak? Jest odporny na spryskiwanie, czyli można spokojnie nim nagrywać w deszczu. Co do zanurzeń, nie za bardzo, czyli nie jest wodoodporny pod kątem nurkowania z nim na przykład, no bo wiadomo, to tak nie działa. Ma dosyć fajną baterię, bo długo trzyma faktycznie i szybko się go ładuje. USB-C to jest super i też jego konstrukcja jest świetna, bo nie trzeba się dużo namachać przy instalacji GoPro, bo to faktycznie trwa moment. Pasuje też do właściwie wszystkich modeli tych normalnych, prostokątnych GoPro, nie do Session, i też pasuje do takich modeli jak Osmo Action 1 czy Insta360R. Nawet nie wiem, ile on kosztuje, trzeba sprawdzić. Ja podam Wam link poniżej, zobaczcie, ile on kosztuje, ten gimbal, i dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Zobaczmy teraz. Chodź! No teraz to jest vlogowanie. Najszerszy widok, stabilizacja tylko mechaniczna. Teraz możesz zobaczyć całego mnie praktycznie, plus połowę tej maszyny. Ta instalacja jest całkiem nieposłuszna. W dodatku audio wychodzi crappy, więc nagrywam na Lumixa narrację. Chyba trochę za szeroko, co? Faktycznie kijek do selfie w wielu przypadkach załatwia sprawę. No ale te kąty są za to mega i w pełni stabilizowane, czyli można śmiało z tym iść. Tak to wygląda. Najszerszy, czyli to jest SuperView 4K 25 stabilizowany mechanicznie z gimbala. Jest ode mnie kamera może metr. Całkiem dobrze to wygląda. Zaraz zrobimy to samo z Leonem. Można parę rzeczy fajnych zrobić z nim, a mianowicie nagrać takie ujęcia tuż przy ziemi. To powinno być też ładnie stabilizowane, ale jednocześnie, jeżeli chodzi o audio, to trzeba pamiętać, że to nie jest to samo. Idziemy. No, teraz.
Możecie iść z nami na spacer. Na wysokości 5 cm. I to teraz działa całkiem nieźle. No. To co jest świetne, że przy okazji mamy statyw, mini statyw do bezlusterkowca też. Czyli sztuka prostoty tutaj akurat się sprawdza. I wygląda to mega. Chcesz się bawić, tak? Dobry pies.